Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 29 lipca 2022 roku, minęła 30. rocznica ustanowienia sił pokojowych w Naddniestrzu. No, dodajmy, że główny komponent tych sił pokojowych stanowią siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Jest to wynik porozumienia narzuconego przez Moskwę 21 lipca 1992 roku. Umowę tę podpisali ówczesni prezydenci Rosji i Mołdawii. Był to skutek konfliktu na tamtym terenie, właśnie w Mołdawii, który poprzez interwencję rosyjską skończył się zaakceptowaniem czy narzuceniem rosyjskich warunków porozumienia rozejmowego, które zakładało wojskową obecność Rosji w tym regionie jako gwaranta pokoju. No i ten stan trwa od 30 lat. Wczoraj Wadim Krasnosielski, czyli prezydent nieuznawanej na arenie międzynarodowej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, mówił o tym, że pokój w tym regionie utrzymują połączone siły pokojowe z podstawowym komponentem Federacji Rosyjskiej. No a jego zdaniem wszelkie wypowiedzi mołdawskich polityków o tym, że to porozumienie z 1992 roku zostało podpisane pod naciskiem Rosji, określił mianem, cytuję, niebezpiecznych i obłudnych. No, podkreślał także znaczenie obecności i interwencji armii rosyjskiej, która jego zdaniem przerwała wojnę nad Dniestrem. No, warto oczywiście dodać, że tutaj Wadim Krasnosielski podkreślił, że Tyraspol, czyli stolica Naddniestrza, będzie teraz dążył do niepodległości, do pełnej niepodległości, w znaczeniu międzynarodowego uznania Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Krasnosielski dodał, że nie widzi w ogóle innych wariantów rozwiązania tego konfliktu i tego napięcia z Kiszyniowem właśnie. Naddniestrzańska Republika Mołdawska zajmuje powierzchnię 4163 km2, jest zamieszkana przez około 465 tysięcy mieszkańców. Warto przybliżyć kilka takich najważniejszych danych związanych właśnie z tym nieuznawanym państwem. Jeśli chodzi o strukturę etniczną, to dzieli się ona właściwie na trzy takie, można powiedzieć, równe liczebnie części, czyli Mołdawian, Ukraińców i Rosjan. Po tej właśnie stronie, po lewej stronie Dniestru od stuleci mieszkali Słowianie, a do drugiego rozbioru Polski w 1793 roku część dzisiejszego Naddniestrza leżała nawet w granicach Rzeczypospolitej. Natomiast na drugim brzegu, na prawym brzegu Dniestru, większość stanowiła ludność romańska, Mołdawianie, którzy generalnie od dawien dawna ciążyli ku Rumunii. Natomiast po II wojnie światowej oba brzegi Dniestru połączono w Mołdawską Socjalistyczną Republikę Sowiecką, nie przejmując się zresztą tutaj tymi kwestiami etnicznymi. Natomiast w okresie transformacji ustrojowej, transformacji politycznej na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1991, kiedy rozpadał się blok wschodni, również w Mołdawii nasiliły się różnego rodzaju napięcia etniczne, napięcia narodowościowe, a kiedy parlament w Kiszyniowie uznał język mołdawski za jedyny język urzędowy w państwie, doprowadziło to do potężnego napięcia między tą częścią mieszkańców, która posługiwała się językiem rosyjskim i językiem ukraińskim. Ta ludność została przecież postawiona wtedy w roli obywateli drugiej kategorii. Wtedy nasiliły się właśnie kwestie z jednej strony takie, nasiliły się hasła zjednoczenia z Rumunią, jeśli chodzi o Mołdawię, natomiast o tym oczywiście nie chcieli słyszeć ani Rosjanie, ani część Ukraińców, ani Ukraińcy w ogóle też z lewej strony Dniestru. 28 sierpnia 1991 roku lokalne władze ogłosiły niepodległość Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. No i to oczywiście spowodowało reakcję Kiszyniowa. Na wiosnę 1992 roku siły mołdawskie zaatakowały separatystów, natomiast w trakcie tych działań zbrojnych została przypadkowo ostrzelana sowiecka 14. Armia, czy część oddziałów sowieckiej 14. Armii, co oczywiście dało pretekst Federacji Rosyjskiej do interwencji zbrojnej, no i to przesądziło wówczas o porażce Kiszyniowa. Moskwa wymusiła właśnie zaakceptowanie rosyjskich warunków rozejmu, które zakładało wojskową, tak jak już powiedziałem, obecność Rosji jako gwaranta pokoju, a jednocześnie Moskwa faktycznie uznała niezależność Naddniestrzańskiej Republiki Ludowej, stając się jej po prostu sponsorem i oczywiście takim geostrategicznym protektorem. Obecnie w Naddniestrzu oficjalnie stacjonuje około 1500 rosyjskich żołnierzy. Mniej więcej połowa z nich to właśnie owe siły pokojowe znajdujące się w tym regionie od 1992 roku, natomiast druga część to grupa operacyjna, pozostałość można powiedzieć po dawnej 14 Armii Sowieckiej, której głównym celem jest ochrona największych w Europie składów amunicji we wsi Kołbasna. To 2 km od granicy z Ukrainą. Tam zwożono amunicję i sprzęt właśnie Armii Czerwonej podczas wycofywania się z Niemiec Wschodnich i z Czechosłowacji. Oczywiście ta militarna obecność Federacji Rosyjskiej w tej części Europy ma swoje wydatne znaczenie geostrategiczne i wpływa na lokalny i regionalny układ sił i interesów. Warto wspomnieć, że po aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską w marcu 2014 roku z podobną prośbą do parlamentu rosyjskiego zwróciły się wówczas władze Naddniestrza. I od tamtego czasu ten temat cały czas powraca i oczywiście zajmuje uwagę komentatorów, polityków i strategów. Warto podkreślić, że od roku 2016 władza w Naddniestrzu znalazła się w gronie grupy oligarchicznej związanej z konsorcjum Sheriff. Tutaj można powiedzieć, że na takim gruncie kultury popularnej bardzo znany jest zespół Sheriff Tyraspol, który występował nawet w Lidze Mistrzów. Natomiast rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z układem oligarchicznym. Natomiast też warto podkreślić, że Naddniestrze osiąga bardzo duże zyski, jeśli chodzi o wymianę z Unią Europejską. Ta korzystna wymiana handlowa wynika z tzw. umowy o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu i rzeczywiście ponad 1/3 eksportu z tej nieuznawanej republiki kierowana jest do Unii Europejskiej. Warto tu jednak podkreślić, że ta wymiana handlowa nie przekłada się na zdolność realnego przeciągnięcia Naddniestrza na stronę Mołdawii, czy na stronę szerzej Unii Europejskiej. Także różnego rodzaju zabiegi dyplomatyczne mające na celu wycofanie wojsk rosyjskich z tego obszaru nie przyniosły żadnego skutku. Przypomnę tylko, że szczyt OBWE w Stambule w 1999 roku jako termin wycofania wojsk rosyjskich ustalił na koniec roku 2002. W grudniu 2002 roku, widząc brak skutków tego, OBWE pod przewodnictwem portugalskim wtedy zgodziło się na przesunięcie terminu o rok, co i tak nie zostało oczywiście dotrzymane. Warto także wspomnieć o rezolucji chociażby ONZ, rezolucji nr 72/282 z czerwca 2018 roku w sprawie całkowitego i bezwarunkowego wycofania obcych sił wojskowych z terytorium Republiki Mołdawii. Wiemy, że to oczywiście ma tak naprawdę niewielkie znaczenie, tego typu właśnie rezolucje, tego typu ustalenia, można powiedzieć, dyplomatyczne, ponieważ decyduje tutaj po prostu konkretne, realne interesy geopolityczne. Te próby Zachodu przeciągnięcia Naddniestrza na swoją stronę nie udały się także po zwycięstwie pomarańczowej koalicji na Ukrainie. Te wpływy rosyjskie zostały czasowo tylko ograniczone, natomiast już 17 września 2006 roku doszło do przeprowadzenia referendum, w którym mieszkańcy właśnie tej samozwańczej republiki mieli odpowiedzieć na pytanie, czy popierają ogłoszenie przez Naddniestrze niepodległości. To oczywiście dawałoby perspektywę w przyszłości przyłączenia do Federacji Rosyjskiej na przykład, czy też opowiadają się za połączeniem z państwem mołdawskim. No i te wyniki oczywiście były jednoznaczne. Ponad 97% głosujących opowiedziało się za niepodległością Naddniestrza. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 78%. Oczywiście organizacje międzynarodowe takie jak Unia Europejska, czy Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czy z państw, na przykład Stany Zjednoczone, nie uznały wyników tego referendum. Sprawa tamtego referendum, mimo iż nie wywołała jakiegoś wielkiego odzewu na arenie międzynarodowej, ma istotne znaczenie cały czas, ponieważ odwołują się do niej politycy właśnie tego nieuznawanego państwa. Warto tutaj przytoczyć chociażby słowa Witalija Ignatiewa, ministra spraw zagranicznych Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, który przed tygodniem na konferencji prasowej w Moskwie powiedział, że, cytuję, Naddniestrze będzie realizować cele określone w referendum z 2006 roku. Koniec cytatu. A cóż to ma być? Bardzo lapidarnie myślę, że to Witalij Ignatiew ujął i można to określić jako, cytuję, niezależny rozwój Naddniestrza i późniejszy swobodny wjazd do Federacji Rosyjskiej. Koniec cytatu. Minister Ignatiew stwierdził ponadto, że późniejsze ewentualne przystąpienie do Federacji Rosyjskiej to jest proces, który będzie wymagał odpowiedniego przygotowania politycznego. Na dziś, jego zdaniem, głównym priorytetem jest niezależność i to uznanie Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej na arenie międzynarodowej. No, w kontekście tych wypowiedzi czy Ignatiewa, czy Krasnosielskiego widać, jak ważną rolę odgrywa Naddniestrze w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I to w kontekście zarówno relacji rosyjsko-mołdawskich, chodzi o kwestię chociażby możliwości torpedowania przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej, jak i na kierunku ukraińskim, czyli możliwość nacisku właśnie na Ukrainę. Przypomnę tylko, że w czerwcu bieżącego roku Mołdawia otrzymała status kandydata do Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego kierunku ukraińskiego i znaczenia Naddniestrza w tym obszarze, no to myślę, że warto także przytoczyć wypowiedź rosyjskiego generała Rustama Minekajewa, zastępcy dowódcy Centralnego Okręgu Wojskowego, który 22 kwietnia 2022 roku ogłosił cel drugiego etapu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, którym miałoby być zdobycie południowej części Ukrainy poprzez stworzenie takiego korytarza lądowego aż do granicy z Naddniestrzem. No, Rosja już testowała, sądowała różnego rodzaju tutaj możliwe warianty rozwoju sytuacji, czy też właśnie możliwości różnego rodzaju prowokacji na obszarze Naddniestrza. No, dość powiedzieć, że od 24 lutego bieżącego roku odnotowano kilka dość poważnych incydentów w tej samozwańczej republice. Warto przytoczyć tutaj chociażby kwestię ataków na siedzibę lokalnej Agencji Bezpieczeństwa w Tyraspolu, na ośrodek radiowo-telewizyjny w miejscowości Majak, no, czy taki bardzo poważny incydent z 27 kwietnia, kiedy dokonano ostrzału jednego z magazynów z rosyjską amunicją we wsi Kobasna. No i tutaj warto oczywiście podkreślić, że tego typu incydenty, tego typu działania mogą stanowić jakąś formę prowokacji, mogą stanowić jakąś formę oczywiście także pretekstu do większego zaangażowania się Federacji Rosyjskiej na tym obszarze, mogą także wyzwolić różnego rodzaju działania polityczne, jak chociażby właśnie kwestia referendum, potencjalnego oczywiście referendum za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. Choć ten potencjał militarny Federacji Rosyjskiej na obszarze Naddniestrza jest naprawdę niewielki, no około 1500 żołnierzy przynajmniej oficjalnie, do tego około 2000 żołnierzy Sił Zbrojnych Naddniestrza, bo ta samozwańcza republika posiada również swoje wojsko, no to naprawdę nie jest duży potencjał. 3,5 tysiąca żołnierzy łącznie. Natomiast warto zauważyć, że jest to potężna taka baza logistyczno-materiałowa. Wspomniałem już o tych potężnych magazynach broni, magazynach uzbrojenia. To także oczywiście obszar zaplecze dla potencjalnej operacji militarnej, która mogłaby być kierowana na południu Ukrainy przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. To także możliwość wsparcia logistycznego, ale także możliwość operowania z tego obszaru jako obszaru zaplecza przez wojska specjalne, przez tajne służby, przez wywiad rosyjski. Także pod tym kątem niewątpliwie nie można lekceważyć absolutnie tego obszaru. Inna sprawa, że jest to także bardzo ważny region, jeśli chodzi o nacisk na Mołdawię, na Kiszyniów, który no, chociażby w osobie pani prezydent Maii Sandu niewątpliwie dąży do tego, aby pogłębić integrację z Unią Europejską. Od czasu do czasu pojawiają się takie informacje, takie doniesienia, że Mołdawia mogłaby spróbować zablokować Naddniestrze, doprowadzić do blokady handlowej tego regionu. No, na taką ewentualność Moskwa zresztą już odpowiedziała. W ubiegły czwartek, 21 lipca, Aleksiej Poliszczuk, przedstawiciel MSZ Rosji, zagroził w imieniu Kremla władzom Mołdawii, że jeżeli dojdzie do takiej blokady, to Moskwa może doprowadzić do wybuchu konfliktu właśnie w tym regionie. No, tutaj warto przytoczyć zresztą słowa Poliszczuka, który dokładnie powiedział, że, cytuję, rozgorzałby na nowo konflikt w tym regionie ze wszystkimi swoimi konsekwencjami. Koniec cytatu. No, tutaj warto wspomnieć, że także strona rosyjska podkreśla, że mimo tego niewielkiego kontyngentu rosyjskiego, to na obszarze Naddniestrza na ponad 450 tysięcy osób, które zamieszkuje ten region, pod bronią znajduje się aż 14 tysięcy ludzi, którzy wchodzą w skład różnych formacji mundurowych, nie tylko sił zbrojnych. No i niewątpliwie ten straszak naddniestrzański jest bardzo istotny, jeśli chodzi o szachowanie czy to Ukrainy, czy właśnie Mołdawii, i to jest to strategiczne znaczenie tego regionu. Jest on takim swoistym lądowym lotniskowcem, który Rosja posiada w tej części Europy. W kontekście tych ostatnich wypowiedzi polityków naddniestrzańskich myślę, że jeszcze warto wspomnieć o reakcji Ukrainy na słowa Ignatiewa, właśnie szefa dyplomacji Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Odpowiedział także szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyrylo Budanow. Podczas swojego wystąpienia powiedział, że Ukraina jest gotowa pomóc Mołdawii, cytuję, w pozbyciu się rosyjskiego kontyngentu wojskowego w Naddniestrzu. Koniec cytatu. No myślę, że to też znacząca wypowiedź. Zresztą doskonale wiemy, że Ukrainie zależy na tym, aby włączyć w ten konflikt z Rosją jak największą liczbę państw. No, naturalny sposób, prawda, no jakby zwiększa swoją szansę na osiągnięcie jakiegokolwiek zadowalającego rezultatu tej wojny, natomiast z punktu widzenia samej Mołdawii, no, odnowienie tego konfliktu wojskowego byłoby niewątpliwie bardzo bolesne i odbiłoby się niewątpliwie także, już nie mówię o kwestiach militarnych i politycznych, ale także bardzo mocno na sytuacji gospodarczej tego państwa. Reasumując, myślę, że należy uznać Naddniestrze za bardzo ważny obszar strategiczny w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, którego znaczenie znacznie wzrosło po 24 lutego 2022 roku. Jest to istotny instrument wywierania nacisku zarówno na Mołdawię, na Ukrainę, pośrednio także na Rumunię i Unię Europejską. Oczywiście warto zauważyć, że dzisiaj różne kreślone przez komentatorów, przez ekspertów, przez specjalistów scenariusze absolutnie nie wyczerpują wszystkich możliwych alternatyw, ponieważ dynamika tego konfliktu w naszej części Europy jest tak duża i tak nieprzewidywalna, że należy tutaj zakładać różne możliwe wizje rozwoju sytuacji. Oczywiście ta wizja, ta perspektywa odgrzania konfliktu między Kiszyniowem a Tyraspolem wcale nie jest moim zdaniem wykluczona. No, gdyby do niego doszło w formie militarnej, to istniałaby także potencjalna groźba włączenia się państwa natowskiego, czyli Rumunii, która mogłaby stanąć po stronie Mołdawii. No to oczywiście stwarzałoby perspektywę, taką niebezpieczną wizję konfrontacji militarnej bezpośredniej NATO-Rosja. Bezpośredniej lub pośredniej, bo to właśnie zależy od sytuacji także wewnętrznej w samym Naddniestrzu. Pytanie, czy jest możliwe przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców tego obszaru w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej. No, wielu ekspertów mówi, że jest to dzisiaj bardzo mało prawdopodobne, ale moim zdaniem tego scenariusza w 100% wykluczyć nie możemy. Podobnie zresztą jak nie możemy wykluczyć powtórki z historii w sytuacji, w której prezydent Federacji Rosyjskiej dekretem uznaje niepodległość danej samozwańczej republiki, no tak jak to było w przypadku Abchazji, Osetii Południowej, Donieckiej Republiki Ludowej czy Ługańskiej Republiki Ludowej. Takiego scenariuszu, takiego wariantu również nie możemy wykluczyć. No, zaledwie tych kilka perspektyw pokazuje, jak duży ładunek niebezpieczeństwa, jak wysoki poziom ryzyka geopolitycznego tkwi właśnie w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej. A przecież to nie wszystkie możliwe opcje, nie wszystkie możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Moim zdaniem warto bardzo dokładnie śledzić to, co się dzieje w Naddniestrzu, ponieważ może mieć to istotne znaczenie, może mieć to bardzo istotne i długofalowe skutki nie tylko w kontekście lokalnym, nie tylko w kontekście regionalnym, ale nawet w kontekście globalnym. Dziękuję Państwu za uwagę.